Hej, cześć i czołgiem. Dzisiaj jest bitwa z T-25. Już go wcześniej pokazywałem na swoim kanale i niedawno to było. Więc dużo osób mi pisało, iż ten czołg jest słaby, nie ma pancerza, nie skręca, wolno obraca wieżę, ma słaby pancerz, słabe działo itp. itd. A, i główną jego wadą niby było, że nie idzie zarobić nim. A mi się akurat taka bitwa trafiła, że naprawdę zarobiłem sporą kwotę tym pojazdem, jak na ten poziom. I chciałbym wam wszystkim oznajmić, że to jest jeden z moich lepszych albo ulubionych pojazdów, jakie posiadam w garażu. Naprawdę przyjemnie mi się gra tym czołgiem. To, żeby ciut szybciej skręcał i trochę szybciej obracał wieżą, to byłby taka sieczka, jak można zrobić Cromwellem, iż też Hellcatem. Hellcat ma wolnie, tak samo wolno wieża mu się obraca i wolno sobą skręca, ale ma takie same przyspieszenie, czy tam podobne, i za to lepsze działo, dlatego też fajnie mi się grało tym pojazdem. I tak widzicie, no to jest piąty poziom, więc po pancerzu nie ma się co spodziewać. Ale za to mobilność jest jego całkiem fajna. Ja tutaj tylko tak wyjadę, choć ten czołg jest ślepy, ma tylko 330 metrów zasięgu widzenia. Więc tutaj się nie było co spodziewać rewelacji. Ale widzimy, już Crusader zjechał, czyli jest go podjazd, zabija, artylerii nie ma, więc nie mam się czego obawiać zbytnio, że mnie coś tu zabije. No i tak widzicie, średnio to działko tak wali po 100 z groszem. Crusader się ruszył, no nic mu to nie da. No i widzicie, następny już oponent. Ten czołg naprawdę szybko duje, 3,5 sekundy na takie w miarę obrażenia, to nie jest źle. Przyjemnie mi się gra. Jest naprawdę bajerancki czołg jak dla mnie. Tu trochę niepotrzebnie złapałem te dwa hity, ale to nic się nie dzieje, bo ten czołg jest, jak widzicie, nieogarnięty. Tutaj szybciej tak strzeliłem, żeby po prostu nie wypłacił mi, bo miał chałubicę, a ten pancerz naprawdę słaby. Jakby mi z chałubicy machnął, to Amwa Fatima, nie ma co zbierać też by nie było co. Teraz widzimy Atleko, coś tam próbuje wyciukać tu pod górkę. Ja mam KW1 od tyłu w wieżę, ale nie trafiłem, bo się pospieszyłem. Tak, akurat trafiło mi się, że tu artylerii nie ma, bo naprawdę zarty w ten czołg to wchodzi, to jak IMX, ale tu zobaczcie, z odłamkowego za 196. Drugi strzał z odłamkowego, był to już chyba, a nie zwróciłem, wiem, że pierwszy był z odłamkowego. I teraz KW1 od boku. Tam wchodzi jak w maso w KW1 od boku, więc to nie ma problemu. Widzicie, nawet kolega jest zatracony w czasoprzestrzeni, jeszcze go podpaliłem, to już całkowicie to nie wiem co robi, pewnie butle mleko z butli ze smokiem pije, bo jakiś jełop to był już bez obrazy, ale tragedia w ogóle z kolesia. No i taka walka ze Stugiem, tak, on mnie trafił, ja go nie trafiłem i takie, wiecie, zabawy. Ale ja tam trochę na początku lamiłem, ale Stuk już się wystraszył i się wycofuje. A niepotrzebnie, bo mógłby mnie zabić nawet, bo on w miarę szybko duje, ma dobre działo, ale zobaczcie, ja teraz nie trafiłem i się wycofuje. I tak, te 25 na mnie jedzie. Ale ten czołg jest jakiś, zobaczcie. Jedzie, tutaj jestem, odwróć się. Chyba jestem mało apetyczny, muszę popracować nad sobą. Nie wiem, może jakieś przyprawy azjatyckie pomogą, bo skoro jestem taki mało apetyczny, że on mnie nie chce zabić, to dałem czwórka, co celuje 3 dni. Tak, ja już mam 2000 uszkodzeń na piątym poziomie. To jest już naprawdę duża ilość, bo to jest, zobaczcie, to jest prawie 4 razy tyle, co ja mam życia. Więc to jest wow, można powiedzieć.
Teraz już zostały dwa po jedno. Jest praktycznie całkowita dominacja w tej bitwie. I dużo osób się pytało, jak grać zarabieczami. Ja w najbliższym czasie nagram film, jak grać zarabieczami. Posiadam 4 czołgi premium w swoim garażu. Są to 3 piątki, 1 szóstka i akurat te dwa niemieckie, czyli T-25 i Panzerkampfwagen 4 Schmaltrum należą do moich ulubionych. Churchillem też mi się fajnie grało, ale już po prostu po 500 bitwach tej lufy mam dosyć. A tu widzicie, wyłania się Feniks, Paweł. Grałem z nim w Plutonie, zapraszam to na jego kanał YouTube'owy, też nagrywa filmiki, to jest P-Game 2K2, czyli P-Game 2K2. Chciałem powiedzieć 2012, no cóż. Nie przybiłem tej M4, on mi dobił. Faja nie dał mi zabić piątego fraga. A mówiłem do niego na tym, na skapie, nie strzelaj, zostaw dla mnie, będę miał Top Gunna. Trzeba szybko, że naprawiłem gąsienicę, tylko żeby mieć fraga i cały czas mój tu się drę do niego, tylko nie strzelaj. Nie strzela, on jest mój, ale zobaczcie, mówi to Mungoła. No i zabili mnie przez niego. I tak, mam 5 fragów. 2160 damage'a. I tak, ja wam teraz puszczam ekrany końcowe i ja się z wami żegnam. Na razie, cześć!